Szanowni Państwo, mamy przyjemność porozmawiać krótko, bo krótko, ale mamy z Piotrem Bujakiem, głównym ekonomistą i dyrektorem Departamentu Analiz Ekonomicznych Banku PKO Bank Polski. Witamy serdecznie, Panie Piotrze. Dzień dobry. Panie Piotrze, takie pytanie. Jak jest dzisiaj? Czy łatwo prognozować w tak niepewnych czasach? No, nie jest łatwo. Pandemia wywróciła do góry nogami wiele tradycyjnych zależności makroekonomicznych i prognozowanie przyszłości stało się ekstremalnie trudne. Dużym wyzwaniem było w miarę precyzyjne oszacowanie nieodległej przeszłości. Czas. I musieliśmy jako ekonomiści sięgnąć po wiele niestandardowych metod, po alternatywne dane i dopiero po jakimś miesiącu, dwóch otrząsnęliśmy się i byliśmy w stanie wyczuć w miarę dobrze puls gospodarki. Założył się pan, że państwa prognozy, nie tylko pana, ale generalnie ekonomistów, zakładające mocne odbicie w tym roku w polskiej gospodarce, ale również i mocne odbicie, kontynuacja odbicia w przyszłym roku, to są pewne? No, w czasie pandemii chyba nic nie jest pewne, ale mimo wszystko, biorąc pod uwagę program szczepień, który widzimy, że w niektórych krajach już przynosi wymierne efekty, można wierzyć, że te prognozy mocnego odbicia aktywności gospodarczej na świecie i w Polsce jednak się zrealizują. Może nie w pełni, może tam, gdzie programy szczepień przebiegają trochę wolniej, gdzie sytuacja epidemiczna jest trudniejsza, ożywienie przyjdzie później, ale jednak ono wyraźnie się zarysuje w trakcie tego roku. Więc my mocno wierzymy i chyba wszyscy ekonomiści mocno wierzą w takie wyraźne, w taką wyraźną poprawę koniunktury w trakcie tego roku. A jak pan przewiduje w tym roku, ale również i w kolejnym, co będzie taką lokomotywą polskiej gospodarki? Eksport? Może inwestycje wrócą do łask, a może i konsumpcja? No, sądzimy, że świetną pasję otrzyma eksport. Polski eksport jest niesamowicie konkurencyjny i też akurat tak szczęśliwie struktura naszego eksportu, naszej gospodarki jest korzystna w tych pandemicznych warunkach. Między innymi produkujemy bardzo dużo i eksportujemy bardzo dużo dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku, które się świetnie sprzedają na wielu rynkach, ale konsumpcja też będzie potężnym, bardzo ważnym motorem napędowym odbicia gospodarczego. Ta konsumpcja jest nakręcona jak sprężyna, mamy bardzo mocne bilanse gospodarstw domowych, bardzo duże oszczędności takie przymusowe ze względu na ograniczenia, duże przymusowe oszczędności gospodarstw domowych i one uruchomią konsumpcję na dużą skalę, kiedy tylko zniknie niepewność pandemiczna i restrykcje antyepidemiczne. To jest największe ograniczenie dla konsumpcji, a takim najsłabszym ogniwem będą inwestycje. Tutaj najdłużej niepewność związana z pandemią będzie ograniczać aktywność, ale sądzimy, że bardzo duże pakiety stymulacyjne pobudzą aktywność inwestycyjną w sektorze publicznym dość szybko, w zauważalny sposób już w trakcie tego roku, a później z pewnym opóźnieniem inwestycji prywatnie również będą odbijać. Wszystkich nas zapewne interesuje rynek pracy. Zapytam więc o niego. Niedawno pisał pan w Parkiecie, że rynek pracy w Polsce jest w hibernacji ze względu na pierwszą tarczę rządową, która dawała rzeczywiście wsparcie na rynek pracy. Czy teraz, jak za chwilę ona wygaśnie, można się spodziewać, że nagle rynek pracy zostanie wstrząśnięty i można się spodziewać wzrostu bezrobocia? Rynek pracy w Polsce faktycznie został bardzo dobrze zahibernowany. Dzisiaj mamy taki ważny dzień, symboliczny można powiedzieć, bo Eurostat podał dane o stopie bezrobocia za styczeń tego roku i okazuje się, że Polska po raz pierwszy w historii ma najniższą stopę bezrobocia w Unii Europejskiej. Przeszliśmy bardzo długą drogę w ciągu kilkunastu lat obecności w Unii Europejskiej od kraju o najwyższej stopie bezrobocia do najniższej stopy bezrobocia. Natomiast faktycznie jest ryzyko, że w miarę wycofywania mechanizmów antykryzysowych zobaczymy taką kolejną fazę wzrostu bezrobocia. Natomiast no, my jednak wierzymy, że skala odbicia aktywności gospodarczej w trakcie drugiego i trzeciego kwartału tego roku, kiedy będą wygasać te podstawowe mechanizmy antykryzysowe, mam na myśli przede wszystkim tarczę finansową PFR, będzie na tyle duża, że zaabsorbuje tą uwolnioną podaż pracy z tych sektorów, gdzie restrukturyzacja zatrudnienia będzie musiała nastąpić. Jakie widzi pan czynniki ryzyka dla polskiej gospodarki? No, tych czynników ryzyka na obecną dekadę jest sporo. Przede wszystkim koszty transformacji energetycznej. To jest potężne wyzwanie dla polskiej gospodarki, ale tutaj przeciwwagą jest szansa dla naszej gospodarki, jaką są
olbrzymie unijne pieniądze, przeznaczone w dużej mierze właśnie na pokrycie kosztów tej transformacji energetycznej. Więc z tym wyzwaniem wydaje mi się, że powinniśmy sobie poradzić. Mamy szansę, żeby sobie z tym wyzwaniem poradzić. Kolejne kluczowe ryzyko dla polskiej gospodarki to bardzo negatywny trend demograficzny. My dopiero odczujemy tak naprawdę, co ten negatywny trend znaczy. Liczba, spadek liczby osób w wieku produkcyjnym będzie bardzo mocno przyspieszał w kolejnych latach, ale tutaj też jest pewna przeciwwaga. To jest nasilona przez pandemię cyfryzacja, automatyzacja, robotyzacja procesów produkcyjnych i tutaj potencjał dla polskiej gospodarki do wykorzystania tego pozytywnego trendu jest olbrzymi. Natomiast no, trzeba też umieć to zrobić. To na pewno też jakieś mechanizmy wsparcia polskich instytucji rozwojowych będą potrzebne i z całą pewnością rola rynku kapitałowego jest tutaj olbrzymia w tym, żeby tą innowacyjność gospodarki zwiększać poprzez zwiększenie jakby stopnia wykorzystania automatyzacji, robotyzacji procesów produkcyjnych. To teraz pytanie chyba ważne dla wszystkich oszczędzających i również zadłużonych. Jak pan się spodziewa, jak będzie zachowywała się inflacja w najbliższym czasie, a tak naprawdę kiedy wzrosną stopy procentowe w Polsce? No, ja niestety nie jestem zadowolony z tego, że nasza prognoza inflacji się sprawdza. Od kilku miesięcy mieliśmy najwyższą prognozę inflacji dla Polski na ten i na przyszły rok i ona niestety się sprawdza. To znaczy w styczniu wbrew oczekiwaniom rynkowym stopa inflacji wzrosła do poziomu oczekiwanego przez nas i przewidujemy, że w całym 2021 roku inflacja CPI utrzyma się powyżej 3%. W kolejnym roku może być wyższa, może się zbliżać nawet do około 4% średniorocznie. No i to jest wyzwanie dla banku centralnego, który na razie utrzymuje rekordowo niskie stopy procentowe. My w bazowym scenariuszu przewidujemy, że stopy procentowe NBP pozostaną bez zmian do połowy 2022 roku co najmniej, a później sprawa jest otwarta, bardzo dużo będzie zależeć od zmian personalnych w Radzie Polityki Pieniężnej, bo prawie cały skład Rady ulegnie zmianie. Dla przedsiębiorstw taka podwyższona inflacja to z jednej strony jest szansa, bo ten wzrost cen szybszy oznacza, że firmy mogą podnosić ceny i w ten sposób poprawiać sobie stronę przychodową, ale przynajmniej dla niektórych branż poważnym wyzwaniem będzie to, że inflacja to też presja kosztowa. Szczególnie jeśli przy tej najniższej stopie bezrobocia w Unii Europejskiej za chwilę wrócimy pod koniec tego roku, w przyszłym roku do rynku pracownika, to będzie nasilać presję płacową. Zbliża się koniec naszej rozmowy, ale na koniec jeszcze mam jedno pytanie. W ostatnich tygodniach inwestorzy może troszkę zostali zaskoczeni, ale na pewno obserwują rosnącą rentowność amerykańskich obligacji, ale również chyba i u nas nad Wisłą zaczęła rosnąć. Czy myśli pan, że to jest krótkotrwałe jakiś czynnik, zjawisko, czy może już zmiana trendu? Według mnie to jest zmiana trendu. To jest naturalna odpowiedź na to, że inwestorzy oczekują końca pandemii. Spodziewają się, że wraz z poprawą sytuacji epidemicznej będzie następować otwieranie gospodarek. Inwestorzy widzą już w tej chwili mocny wzrost aktywności w światowej gospodarce, mocny wzrost obrotów handlowych, widzą wzrost cen surowców, widzą już wysokie wskaźniki inflacji. Więc mamy ten tak zwany trade reflacyjny i myślę, że nawet jeżeli w najbliższych tygodniach ten bardzo ostry ostatni wzrost rentowności zostanie skorygowany, to w kolejnych miesiącach, kwartałach trend dla rentowności obligacji będzie wzrostowy. Czy to oznacza, że na koniec, że to już jest koniec naszych wzrostów na wszystkich giełdach światowych? Koniec hossy? Nie, ja uważam, że o ile ten wzrost rentowności będzie stopniowy, jeśli jego podłożem cały czas będą oczekiwania na poprawę sytuacji gospodarczej na świecie i w poszczególnych gospodarkach, to rynek akcji może nadal radzić sobie dobrze. Rynek kredytowy również, w sensie spreadów kredytowych na rynkach dłużnych, no myślę, że nadal mogą być wąskie, bo w warunkach ożywienia gospodarczego nie ma powodu, żeby te spready kredytowe i przy też aktywności cały czas dużej banków centralnych, żeby te spready kredytowe miały się rozszerzać. Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę, Szanowni Państwo. Moim Państwa gościem był Piotr Bujak, główny ekonomista i dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w PKO Banku Polskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję.